We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy. W kolejnym materiale Zagrajmy w Hogwarts Legacy i powiem wam, nie wiem czy ta muzyka przy tej grała, ale jest naprawdę klimatyczna. Nie tu, czekaj, zejdź, słuchajcie chwilę. Jak na złość nie będzie grało, no... Nie, niestety nie. Tym bardziej niestety jest mi żal jednej rzeczy, mianowicie nagram ten odcinek po nagraniu dwóch poprzednich, w których zarówno zakończyliśmy questa z Nati, tutaj widzicie, wszystko zrobiliśmy. Zakończyliśmy questa z Nati, zakończyliśmy fabułę, może dlatego taka muzyka gra, bo niestety, ale podczas finału fabuły faktycznie pokonaliśmy Ranrocka, ale niestety okupiliśmy to ofiarą profesora Figa. Jednocześnie dowiedzieliśmy się też, że to Rockwood przeklął Ann i stanęliśmy w obronie Seby. Przeszedłem się do Feldcroft po offscreen i znalazłem tam notkę, którą jestem ciekaw, czy mogę. Prawie na pewno mogę wam pokazać, tylko pytanie, czy ją znajdę. To jest chyba to. Nie, jednak nie. Ale jestem blisko przynajmniej. Tak, jest. Tutaj. List pożegnalny od Ansalo do jej brata Sebastiana. Sebastianie, wydarzyło się zbyt wiele. Muszę od tego odpocząć. Tęsknię za wujem Salomonem. Potrzebuję czasu. Literówka. Zawsze będę cię kochać, ale nie wiem, czy zdołam ci wybaczyć, Ann. To właśnie znalazłem, bo myślałem, że pogadamy z Ann. Będzie jakaś gadka, ale znalazłem tylko list, czyli Ann. Niestety, bądź nie, kto wie, zależy jak na to patrzeć, wyjechała, bo potrzebuje właśnie czasu, aby przemyśleć wszystko, co się wydarzyło. Po 39 odcinku, czy bardziej w 39 odcinku, od całą tą akcję z Awadą, etc., etc. Żałuję strasznie, że nie mam dla was tych odcinków, bo jak skończony debil usunąłem materiał źródłowy całkowicie, po czym zobaczyłem sobie w Premiere Pro, w którym montuję, że mam ustawione jeszcze do oś czasu do 38 to jest chyba. Albo 30. A nie, nie, 40, 41, czyli to jest 42. Nevermind, do pierwszego, którego miałem montować, ustawiony. No i niestety, tak się wydarzyło, że nie ma tych odcinków. A szkoda. Wielka szkoda. Tu, jedyne co mnie boli, to te cholerne platformy do lądowania. Nie mogę ani kupić mapki w grze, ani nie są one oznaczane przez Revelio. A to jest już największe chamstwo, jakie może być. Tu brakuje mi trzech misji pobocznych, no to dwie mam w sumie tutaj, z tymi skarbami. Tylko nie wiem, gdzie jest ta trzecia i ostatnia, no ale dobra. Trudno. Co było, to było. Trochę żałuję, że nie widzieliście mojego zachwytu tak naprawdę na koniec, bo co się tam działo, też trochę jakby zlewanie nauczycieli, to, że miotałem sobie na lewo i prawo zaklęciami niewybaczalnymi, też było dość interesujące, ale mój zachwyt w ogóle końcem, jak w to poszło, naprawdę, tak, świetnie po prostu poprowadzony wątek, tylko mówię, żałuję, że nie jestem w stanie wam tego pokazać, a uwierzcie mi, próbowałem odzyskać te nagrania, nie udało się, tak więc dobrze, lecimy w takim razie do wielkiej sali, aby po pierwsze zobaczyć ceremonię przy... nie przydziału domów, tylko... chociaż to byłoby ciekawe. Ceremonię... Pucharu domów. Ale też, aby zakończyć naszą przygodę w Hogwarts Legacy. Po dość długim czasie.
Niestety bardzo, bardzo żałuję, że nie byłem w stanie wam pokazać więcej. Nie ma tak, gościu. Sam musisz napisać. Okej. Czyli co, jak rozumiem, teraz mają miejsce sumy, tak? Nas nie było na żadnym, to jest w ogóle też dobre pytanie. Co u nas po prostu, no to masz przewodnik zerowany, jest okej, no to klepnięte, sumy masz ogarnięte. Może my teraz jakieś będziemy mieli. Nie, wchodzimy po prostu od razu na puchar domu. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. Hey, it's a great bank club game, I think. I suppose we have our winner. Yeah! Oh, yes, it's a chance to put it on the face. Okej, okay, i to jest koniec. No, odcinek będzie pewnie przykrótki, bo nie mam zamiaru się już bardziej rozgadywać. Tak mówiłem, ja nie robię recenzji na napisach. Literalnie nie jestem do tego zdolny. Ja, żeby zrobić recenzję gry, musiałbym trochę jak Kłaz, w sensie, no, nie kropka w kropkę, ale tak jak Kłaz, musiałbym grę przechodzić samemu, bez takiego gadania. No, ewentualnie... Dobra, to już trochę wyolbrzymiam, ale musiałbym po prostu usiąść do tego, pomyśleć, co mi się w tej grze tak naprawdę podobało, czy zrobić taką typową rozprawkę, nie? Co jest okej, okay, co nie, tarapara, bla 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 bla. Ja tego czegoś nie lubię, po prostu zostawiam swoje reakcje na grę. Potem da się najbardziej poznać, czy dana rzecz się komuś podoba. W przypadku takich gier, na którą ja jako Potterhead czekałem od literalnie 10, nie? Od 12 lat, jak dowiedziałem się w ogóle o tej serii książek. To jest coś masakrycznego. Naprawdę, gra jest zajebista. Ma jakieś swoje drobne problemy, bo wysłał mi mój brat młodszy zdjątko, jak leciał przez coś i nagle go wrąbało z miotłą po tekstury i to jakieś...
pół kilometra w dół. Więc gra ma błędy. Kto wie, może już to naprawili. Bo to się zdarzyło mu raz. Mnie na przykład się żaden błąd nie zdarzył. Ani z wami, ani offscreen. Więc ja nie mam na co narzekać. Samo wykorzystanie lore... Świetne. Naprawdę świetne. Widać, że wszystko było przemyślane. I nie ma jakichś większych zgrzytów. No, jedynym, do czego bym się przyczepił, to są właśnie te zaklęcia niewybaczalne. I fakt, że my możemy tak naprawdę machać tym na lewo i prawo w obecności zarówno naszych kolegów podczas misji z nimi wykonywanych, przykład Harlow, Nat i tak dalej, gdzie opisy Singer to może przyszedł tylko po czasie, więc mówię, nie widzieć, że rzucam Awadę. Ale po prostu samo to nie najbardziej dziwnie. Na przykład reakcja Figa, jaka była, kiedy użyłem po raz pierwszy Crucio w walce? Czy możemy nie schodzić na tę drogę? Jakby żadnych konsekwencji! Okej, to są te czasy, gdzie za jakieś plus minus 50 lat urodzi się Newton Scamander, za niecałe 70 będzie ta akcja z fantastycznych zwierząt. Więc jakby... Rozumiem, że tutaj też ministerialni walą z niewybaczalnymi na lewo i prawo, nie? Głównie Awadą, albo tym, nie? Ale to naprawdę jest strasznie głupie, że uczeń Hogwartu używa zaklęć niewybaczalnych w szkole. Większość ludzi o tym wie i żadnych konsekwencji. To jest jedna rzecz, do której się mogę przyczepić, ale już dobrze. Dalej się nie rozgaduje. Fabuła zakończona, napisy, reszta jest dla was. Ode mnie to będzie wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Najbliższe pewnie będą ze Śródziemia oraz z DMC trójki, a później z czwórki. Póki co, to tyle. Żegnam i do zobaczenia w przyszłych seriach na kanale oraz być może i w przeszłych, jeśli za chwilę będziecie oglądali coś starszego. Do usłyszenia. Cześć!